Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroks i CSGO Skins dzisiaj, no ostatnio, kurczę, no troszkę chyba wydaje mi się, że was zawiodłem, jeśli chodzi o opening i zawiodłem przede wszystkim sam siebie, więc mam nadzieję, że dzisiaj naprawię to swoje zaufanie i oczywiście wasze i w końcu wyjdę na plus, mam oczywiście taką nadzieję. A ja ci przypomnę, drogi widzu, że jak ty chcesz sobie odebrać 10% więcej do wpłaty, jak chcesz oczywiście na CSGO z kim się pograć, do każdej wpłaty, no to wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście sobie tutaj w prawym górnym rogu, doładuj i możesz oczywiście tutaj sobie wpisać kodzik Kroks i przez Wex, który da ci 10% więcej do każdej wpłaty i dodatkowo 2,50 dla nowych użytkowników, więc jak chcesz sobie zagrać na CSGO skinsie, skrzyneczką zakręcić i oczywiście fajne skiny zdobyć, no to oczywiście możesz sobie tego kodu użyć. A my lecimy teraz może ze szynką tutaj mięsną, że tak powiem, mięsna pizza tutaj. Zobaczymy, czy 120 zł będzie się równać z jakimś fajnym skinem. Generalnie 120 zł, no to jedna skrzynka wtedy 40 zł wychodzi. No to w sumie taka cena faktycznie takiej pizzy, więc tutaj no bardzo dużo podobieństwa, że tak powiem. Mamy... okej, tutaj berety w stat tracku, o dziwo, nam fajnie tutaj tą skrzynkę odratowały, więc no spoko, no jak ja wychodzę na plus, no to nie narzekam, tak ważne oczywiście, że... żeby na plus, ale skin też w sumie jest ważny. Skin też w sumie jest ważny, no bo kurczę, fajnie mieć fajne skiny, tak? No co z tego, że mam jakąś M-kę za 200 na przykład, skoro ona wygląda, wiesz, skoro to jest taka, wiesz, szara M-ka z jakiejś kolekcji starej i w ogóle ona jest, nie wiadomo czemu ona tego kosztuje. No, więc no, zależy pod jakim kątem się patrzy, tak? Zobaczmy teraz, no jest USP Detraitor za, no, wszystko 72 zł, więc może odpuścimy tę skrzynkę. Przejdziemy sobie Case Battle. Daj w ogóle znać w komentarzu oczywiście, jak chcesz wygrać skina, tak? No bo pod każdym filmem jest do wygrania skin. Jak chcesz wygrać, to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Daj znać w komentarzu, jaki jest twój ulubiony tryb na CSGO skinsie. Oczywiście cały udostępnij film, dołącz na Discorda i kodu Kroks i użyj na CSGO skinsie, jak jesteś osobą pełnoletnią. A wrzućmy sobie dzisiaj 10 skrzyneczek Beast. Dlaczego by nie, stary? Lecimy, 10 takich skrzynek, bitwa na dwie osoby. Zobaczymy, czy z tego mleka będzie chleb. Co? Czekaj, co? Czy z tej mąki będzie chleb? O! Zobaczmy. Dobra, bot Adi i lecimy. Kręcimy tą bitewkę. 10 skrzyneczek, 1500 zł. Bitwa, no, trochę kosztująca nas. Zobaczmy, jedna taka skrzynka, 150 zł, pierwsze otwarcie dla nas, drugie raczej też. No tutaj bardzo ładnie, 290 zł, więc overall jesteśmy na fajny plus z tych skrzynczek. Jest dla nas teraz skausik za 127 zł, patrz jak nam sypie teraz. Okej, no jestem pod wrażeniem, mam tylko nadzieję, że mój oponent nie dostanie jakiegoś, Bóg wie jak drogiego skina w jakimś tam, wiesz, jedno otwarcie na farcie. Tutaj, no, zrymowałem. Tutaj Kroko bawi i bawi Juczy, tutaj, że tak powiem. Co? Nie wiem, zaciąłem się, sorry. Wstałem przed chwilą. Próbuję być chyba śmieszny na siłę, więc proszę, proszę mi wybaczyć w razie co. Ej, ale patrz, no 1100 zł z tej bitwy już dla nas tylko. A jeszcze tutaj dostaniemy skin oponenta, więc no, mam nadzieję, że ostaniesz się coś mi jeszcze tutaj sypnie. Fajnego, żeby tutaj podbić tą wartość. No po AWP-ce, no to jest okej, okay, to jest okej. Okay. 2018, wiesz w ogóle, że 2018 był 6 lat temu? Komu zniszczyłem właśnie teraz światopogląd i postrzeganie świata, możecie dać znać w komentarzu. Ja serio, 6 lat temu, wow, wow, po prostu wow. Więc to jest również wow, skrzynka ametyst, która kosztuje 1000 zł, kochany widzu. 1000 zł, a ja dostaję USP-a, no, no klasyk, klasyk, tak? No kurczę, 79 zł z 1000 to nie jest to, co mi... Nie jest to coś, co mi odpowiada, tak? No mamy teraz Shadow Daggery za 871, no lepiej, ale to dalej nie jest to. To dalej nie jest to. No teraz rękawice, to faktycznie teraz może tutaj dwa koła być. Więc coś to 1600, no okej, no coś tam się zwróciło. Ale to dalej, no jakby ten Butterfly poleciał, to by było wow, naprawdę. USP Neonoir, no 100 zł, stary, 100 zł, no to jest... 1/10 tego, co wydajemy. No i znowu wychodzimy na minus. Ale przyjdzie ci stary taki czosnek pod film, gdzie wygrałem te trzy noże
co mi poleciały, fajne, fajne nożyki, i przyjdzie ci taki czosnek i napisze ci komentarz: wcale nie podkręcony drop. No jak, no naprawdę, mi ręce wtedy opadają, no stary. No jakby otwierając tyle skrzynek co ja, no to to jest jakby logiczne, że w końcu muszę jakby coś trafić, nie? To nie jest tak, że ja co odcinek wygrywam jakieś drogie skiny. Zobacz, ile odcinków wychodzę na minus. A ile jeszcze, wiesz, jakby jest podejść jakby nagrania tego. To nie jest tak, że wszystko, co ja nagrywam, to wlatuje, nie? Czasami po prostu stwierdzam, że odcinek wychodzi tak słabo, że jakby taki vibe tego odcinka, nie chodzi o same dropy, tylko vibe tego odcinka wychodzi po prostu według mnie słabo albo przeciętnie, no to ja tego nie wrzucam, tylko nagrywam jeszcze raz, tak? Ale to, no jakby, no nie wiem, no ludzie są dla mnie niesamowici, nie wiem, wytłumaczcie mi proszę logikę, jaką ci ludzie obierają, bo dla mnie to jest niesamowite, naprawdę. Dobra, ale już odpuszczając temat tych, że tak powiem, znawców internetowych, skrzynia Gloves, skrzynia Royal, no musimy spróbować i zaryzykować, tak? Dobra, chciałem Underdoga dać. Ostatnio mówiłem, że będę się trzymał tej jednej myśli, którą przy jakby tworzeniu battla sobie obiorę. No ale no okej, okay, no. Odpuszczamy jednak tego Underdoga. Mam nadzieję, że nie będzie to zła decyzja. Zobacz, pierwsze otwarcie. No dla nas, no ale co to są za rękawice tak naprawdę? Skrzynia Royal. No tu już chyba moje słowa są niepotrzebne, stary. Odpuściłem Underdoga teraz. No okej, okay, spoko. No to niezła. Dzięki. Moja intuicja jest naprawdę. Moja intuicja chce, żebym skończył jako bezdomny, stary, chyba. No dobra. Przypominam jeszcze, że na CSGO skin się codziennie skrzynka jest, więc też możesz sobie ją codziennie zakręcić za free. A ja bym otworzył jeszcze. No nie, będzie też skrzynia G2A. No 3 razy 150 zł. Może coś sipnie, może coś sipnie, no jest ta bupa. Neon Oil. Więc 200 150, no dobra, przynajmniej się skrzynka zwróciła. Diablo Pizza, czyli pizza ostra. Zobaczmy, co ona tutaj dla nas przygotuje. No przygotuje dla nas co? No Cyrexika, Water Elementa. No tak, kurczę, tak średnio, no ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może sobie troszkę jeszcze tokenów tutaj nafarmimy, żeby to powrzucać do eventowego trybu. No oczywiście mamy eventowy tryb, nie? Te skrzynki są nie bez powodu. A Wupa Manowar, wow, ej, dawno nie trafiłem! 500 zł? No ładnie, ej, no. Tego się nie spodziewałem, okej. No dobra, chodźmy może teraz na trybik, ustrzel skina. No, średniawa. Dobra, idziemy gdzieś indziej. Idziemy na kurzą skarbonkę. Czekaj, czy... Aha, bo tutaj, no tak, zapomniałem. Tutaj im więcej ktoś tokenów rzuci, tym lepsze skiny wtedy lecą. To nie jest tak jak na poprzednim evencie, że wiesz, feedowałeś tego kurczaka i on potem wybuchał, nie? To nie jest tak. Ale możemy sobie wrzucić tutaj na nasz tryb handlarz bronią i mamy 61 zł. Okej, 600 zł. Może stary z tej mąki będzie chleb jednak i może coś tutaj jeszcze wyczarować nam się uda. Na przykład, no, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, no ale dobra, zobaczmy. I weźmy teraz normalny tryb. Ja wierzę, że teraz to będzie ta bitwa, która da mi tą odkutę i jeszcze wam udowodnię, stary, że potrafię w otwieranie skrzynek, tak? Tak mi się wydaje. Bynajmniej. Dobra, lecimy. Okej, okay, zaczynamy z wysokiego C, bo zaczynamy AWP-om Redline. Jest to bardzo dobry drop. Dalej Hiperbestia, no jest Battlescared, no ale ważne, że jest, tak? No lepsze Battlescared za 109, niżeli AWP Safari za 0,25, tak? No tutaj bot Michael, kurczę, trzy otwarcie, trzy AWP-y, to jest taki tutaj cichy tutaj zwycięzca trochę. No do czasu, tak? No tutaj AWP-a dla mnie teraz wędruje, pierwsze otwarcie dla niego bez żadnej AWP-y. No i tu patrz, kolejną. Gości w ogóle na 5, 3, 4 AWP-y. Dobra, ja muszę teraz co... Nie! Nie! Kurde! Ale nas ograł! Ale nas ograł, stary. Gościu co rozbił bank. On na 6 otwarć trafił 5 AWP.
No dobra, było blisko, tak? Przynajmniej nie poddałem się bez jakiejś tam walki. Dzięki za oglądanie. Chodzi Kroxy. Przypominam, loguj się z linku, subskrybuj, klikasz tutaj, doładuj. I tutaj wpisujesz oczywiście przez likes, jak jest oczywiście sam pełnoletnią, metody płatności wszelakie. A się z wami żegnam i widzimy się jutro. Trzymajcie się. Siemano.